dobra, więc pamiętam, bo jak tam to się spotkanie ocenia? Tracicie się punkty znowu na sam koniec. No tak, tak jest teraz sinusoida w ten mecz, także na pewno szkoda, bo mieliśmy, powiedzmy, wynik. Powinniśmy to utrzymać, tak? Nie można tutaj pojawiło się znowu to, co w poprzednim meczu, tak? Nasza zmora. Nie umieliśmy utrzymać wyniku do końca, mieliśmy 1-0, chociaż graliśmy praktycznie całą drugą połówkę w osłabieniu, ale powinniśmy to dotrzymać do końca, także no, tutaj na pewno musimy wyciągnąć wnioski, bo to się nie pierwszy raz zdarza. A jak przy tym karnym było? Tam był faul i karny? No był faul, jeżeli sędzia gwizdnął, to był faul, tak. A karny powinien być? Powinien być, tak, według mnie powinien być. Mhm. Adam Nawałka na trybunach, trochę stresu było? Nie, przed meczem akurat nie wiedziałem, że będzie, nie interesuje mnie to, kto to na meczu jest, ja się koncentruję na meczu, żeby jak najlepiej wypaść. Czyli to jednak dominuje po tym spotkaniu rozczarowanie czy zadowolenie, no bo jednak graliście 50 minut w osłabieniu? Z perspektywy meczu można powiedzieć, że raczej rozczarowanie, tak? Bo mieliśmy wynik 1-0, straciliśmy bramkę w końcówce meczu, także na pewno rozczarowanie. I to jest kwestia tego, że właśnie graliście w dziesiątkę, czy na koniec już z koncentracją było nie tak, bo prowadziliście? No nie możemy się usprawiedliwiać tym, że graliśmy o jednego mniej. Bo mieliśmy w 88 straciliśmy bramkę, tak? Także tutaj no, nie ma żadnych usprawiedliwień, powinniśmy dotrzymać ten wynik do końca. A powiedz proszę, bramka na 1-1, bardziej błąd taktyczny czy bardziej odcięło baterię? Bo z jednej strony 10 minut ostatnich to był autobus w waszym wykonaniu, zero przetrzymania piłki. A z drugiej strony to, co zwraca uwagę trener, że wyście po wybiciu za szybko wyszli ze strefy i przez to Sylweszczak no, tam miał mnóstwo miejsca. Tak, troszeczkę brak koncentracji i troszeczkę brak takiego jakby zdecydowania, tak? Bo szybko rozegrany rzut wolny. Tutaj wszyscy poszli na piłkę i nie po prostu brak asekuracji, tak? No błąd na całej drużyny. Też brakowało troszeczkę przytrzymania piłki z przodu, bo tak jak pan powiedział, autobus z naszej strony w drugiej połowie praktycznie po szczelnej bramce, także tutaj na pewno to był błąd i z tego właśnie te sytuacje, która korona stworzyła i w konsekwencji strzeliła jedną bramkę na jedną. Jeszcze chciałem zapytać o powołanie, bo trener Nawałka pewnie powoływał pana jako defensywnego środkowego pomocnika, tymczasem dzisiaj prawa pomoc, prawa obrona rzuca po boisku trenera. No tak, no rzucam, muszę powiedzieć, no ja gram tam, gdzie jestem potrzebny, tak, tam, gdzie mnie trener da, tam się staram prezentować się jak najlepiej, także tutaj no nie ma dla mnie problemu, gdzie gram. A tej prawej obronie też dajemy radę? No też, ale to chyba nie jest, na dłuższą metę to nie jest moja pozycja.